Pan senator Paszkowski. Ja chciałbym zadać pani marszałek takie pytanie, bo żaden z sprawozdawców jakby się nie odniósł do tej kwestii, dlaczego my musimy ten pakt fiskalny przegłosować dzisiaj konkretnie, na tym posiedzeniu Senatu. Ja z zaciekawieniem patrzę, jak wzrasta ilość materiałów na stronie internetowej senackiej odnośnie tego punktu. Ja bym chciał móc polemizować na przykład z panem senatorem Borowskim, ale ja jestem po prostu nieprzygotowany do tego tematu, bo ja się o nim dowiedziałem, że taka okoliczność, że zostanie wprowadzony. W zasadzie wczoraj była sygnalizacja, a materiałów na stronach internetowych Senatu w tym punkcie do tego punktu nie było. Oprócz tego, co dzisiaj zauważyłem z rana, że była tylko sprawozdanie, nie było nawet chyba sprawozdania komisji, tylko był w drukach suchy druk, że Senat wyraża zgodę na ratyfikację. I stąd moje te pytanie do pana senatora Borowskiego i ewentualnie do senatora Biereckiego. Czy było jakieś uzasadnienie podawane, dlaczego Senat na tym posiedzeniu, dzień po uchwaleniu tejże ustawy przez Sejm, ma zająć się tą sprawą? Dlaczego jest taki pośpiech? No przyznam, w mojej opinii urągający powadze naszej Izby. I chciałbym również się dowiedzieć od państwa, bo z tego co słyszałem, to były dwa podejścia do tego tematu w dniu wczorajszym i dzisiejszym. Z jakimi, że tak powiem, z jaką wiedzą i z jakimi materiałami państwo mogli uprzednio przed komisją się zapoznać i skąd ta wiedza wasza była zasięgana? Czy z materiałów senackich, czy też z innych, chociażby stron sejmowych, innych publikacji gazetowych i tak dalej, i tak dalej. Jakie materiały ewentualnie państwo uzyskaliście? Tutaj była mowa chociażby o opiniach prawnych. Ja bym też chciał się z nimi zapoznać, ale na stronie internetowej Senatu tych opinii nie znajdę. Myślę, że jakiś tam czas temu, nie wiem kiedy, pojawiła się dopiero opinia pisemna naszego biura legislacyjnego, albowiem ja sprawdzałem, jak myśmy to przyjęli jakieś pół godziny po przyjęciu do porządku, tej opinii jeszcze nie było. W związku z tym mam takie zasadnicze pytanie. Jakimi państwo i jaką wiedzą posiadacie i skąd czerpano, że dzisiaj przyjęliście takie rozwiązanie, jakie przyjęliście, przynajmniej większościowo i dlaczego tak szybko? Rozumiem, że to są pytania do obydwu panów senatorów. Zapraszam, panie senatorze. A jeszcze są takie? Tak, teraz pan Rulewski się zgłasza, proszę. Obaj panowie sprawozdawcy użyli w swoich sprawozdaniach takiej podpórki. Pan poseł sprawozdawca większości Borowski powoływał się na pozytywną opinię kilku ekspertów. Pan senator Bierecki z kolei wymienił nazwisko innego profesora, który miał inną opinię. Mnie interesuje, czy ta jedyna opinia negatywna była zdecydowanie negatywna, zarzucająca niekonstytucyjność, czy też miała tylko charakter asekuracyjny. I do pana senatora Borowskiego, jak te inne opinie brzmią o tym pakcie. Dziękuję. Czy jeszcze są pytania? Proszę bardzo, pan senator Cioch. W zasadzie pytanie do pana ministra. No myśmy w ostatnich... Ale to nie tak, teraz, panie senatorze. Zaraz zadam pytanie, bo zawsze chcę powiedzieć, czego pytanie będzie dotyczyć. Ta kwestia jest tutaj poruszana, pani marszałek. Więc dysponujemy opiniami pana profesora Jana Barcza i pani profesor Anny Wyrozumskiej. Czy to są wszystkie opinie, czy jeszcze ewentualnie państwo pozyskaliście dodatkowe opinie? No ja chciałem powiedzieć, że te opinie są bardzo obszerne, zwłaszcza profesora Barcza. Do kogo pan kieruje to? Do pana ministra. A no właśnie, to ja powiedziałam, że to nie teraz. No to w takim razie do sprawozdawcy. No sprawozdawca
na pewno jest zapoznany. Nazwiska ekspertów zostały wymienione i w jednym, i w drugim przypadku. Także poproszę pana senatora Borowskiego, żeby odpowiedział na... A jeszcze senator Rulewski, proszę. Wspomniano, że tylko dwa państwa nie przystąpiły do podpisywania paktu w jakiejkolwiek postaci, Czechy i Anglia. Jak przebiega proces aplikacji do tego paktu przez pozostałe chyba 25 państw? Jeszcze może są pytania, to zaraz już będziemy. Proszę. Proszę. Ale poproszę tutaj do. Tak, dziękuję bardzo. Więc w kwestii tych opinii. Panie senatorze, ja nie cytowałem opinii, która jest negatywna dla projektu paktu. Cytowałem opinię, która mówi o konsekwencjach przyjęcia przez nas tej ustawy ratyfikującej. W trakcie posiedzenia uzyskiwaliśmy zapewnienia ze strony pana ministra Szpunara, tak też przedstawiciel Biura Legislacyjnego się wypowiadał, że do złożenia tego oświadczenia o przyjęciu całości paktu będzie koniecznym odrębna ustawa, odrębna ratyfikacja. No ja jestem, otrzymałem, to jest opinia z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, sporządzona na ich zlecenie, więc nie jest to jakaś opinia sporządzona przez klub opozycji. I cytuję tutaj, zacytowałem to in extenso. No, to jest opinia, która mówi, że, przypomnę, jeszcze raz przeczytam. Oświadczenie, o którym mowa w artykule 14 ust. 5 traktatu dotyczące wcześniejszego związania się niektórymi jego postanowieniami, może zostać złożone przez rząd w ramach legitymacji zawartej w samym traktacie. Nie będzie ono miało charakteru modyfikacji umowy międzynarodowej wymagającej na podstawie artykułu 23 i 25 ustawy o umowach międzynarodowych decyzji prezydenta RP poprzedzonego zgodą wyrażoną w ustawie. No to oznacza przy tej interpretacji, a ja rozumiem, że no dzisiejsze zapewnienia na komisji, które były ze strony pana ministra, no mogą się zmienić, tak? Rząd może uznać, że jednak będzie stosował ten pogląd. W związku z czym chciałem zasygnalizować, i to było w moim wystąpieniu, że Sejm i Senat bez jakichkolwiek ograniczeń daje carte blanche dla rządu. I tak naprawdę oznacza to, że my oddajemy w ręce premiera Donalda Tuska podjęcie decyzji, która będzie miała znaczenie dla Polski na najbliższe 100 lat. I tą świadomość powinniście panowie i panie wszyscy mieć, głosując nad tym traktatem. To są takie konsekwencje dla naszego kraju. My ratyfikując tę umowę, tracimy kontrolę nad dalszym biegiem zdarzeń. A ten dalszy bieg zdarzeń to jest pewne domino. Tak? Była tutaj mowa o innym kraju, który także nie jest w strefie euro i podpisał to porozumienie, o Danii. No, to nie jest dobry przykład. To nie jest dobry przykład mówić, że Duńczycy też nie mają euro i podpisali. Dania nie jest objęta derogacją. Dania nie zobowiązała się, że przyjmie euro. My jesteśmy w sytuacji, w której jesteśmy krajem objętym derogacją. W momencie wygaśnięcia derogacji, czyli kiedy Polska zostanie przygotowana do przyjęcia euro, co może nastąpić w przewidywalnym czasie. Widziałem, mam tu ze sobą zresztą opracowanie Narodowego Banku Polskiego, który pokazuje tą ścieżkę w konkretnych datach. No i ona się kończy mniej więcej około 18-19 roku. W 2018-19 roku Polska będzie mogła już
wejść do strefy euro. Wejście, czyli zakończenie okresu derogacji oznacza przyjęcie przecież przez nas wszystkich tych reguł, które są w tym pakcie. Więc my jesteśmy w podwójnej sytuacji, tak bym powiedział, w podwójnym ryzyku w tej chwili przy tym pakcie. Po pierwsze, rząd prowadząc sprawy Polski w ten sposób, aby zakończyć okres derogacji, doprowadzi i tak do przyjęcia przez nas, zafunkcjonowania całości tego paktu. To jest pierwsze. Drugie, dodatkowo oddajemy bez określenia momentu i okoliczności, które powinny być spełnione dla podjęcia takiej decyzji przez rząd, oddajemy im carte blanche na złożenie oświadczenia zgodnie z artykułem 14 i przyjęcia całości zobowiązań wynikających z tego paktu. Więc ja, szanując bardzo pana ministra Szponara i w zapewnienia, które usłyszałem, no, zobaczywszy po posiedzeniu komisji, ponieważ dopiero po posiedzeniu dostaliśmy te opinie, to odpowiadając na pytanie mojego klubowego kolegi, dopiero po posiedzeniu dostaliśmy te opinie, no, widząc taką opinię zleconą przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tak, to nie wiem, w jakim trybie i kto teraz powinien zapewnić Senat, że rząd przed przystąpieniem do złożenia tej jednostronnej deklaracji będzie stosował procedurę ratyfikacyjną. Czy to zobowiązanie, takie zobowiązanie wiążące przed Senatem, jeśli zapadnie, na pewno będziemy lepiej spać. Dziękuję. Proszę, panie senatorze. Panie marszałek, Wysoka Izbo, troszeczkę wyszliśmy poza pytania, ale nie szkodzi, bo to zmniejszy zakres mojej wypowiedzi końcowej. Mianowicie tak, pytanie dotyczyło, dlaczego dzisiaj. Ja myślę, że pan minister jeszcze się wypowie na ten temat, natomiast z tego, co wiem, to w marcu jest szczyt grupy euro. I no, istnieje szansa, że Polska już tam będzie obecna. Ponadto w tej chwili, jeśli chodzi o ratyfikację tego traktatu, akurat nie mam chyba tutaj tej kartki, ale w każdym razie zdecydowana większość krajów, zarówno wchodzący w skład strefy euro, jak i nie wchodzący w skład strefy euro, już ratyfikowała ten traktat. Gdyby miało dojść do tego, że niektóre kraje tam będą obecne, a Polska akurat nie, to przypuszczam, że sami politycy mieliby pretensje do rządu, że tak to zrobił. Oczywiście można dyskutować, dlaczego to teraz, a można było miesiąc wcześniej i tak dalej, tu się zgodzę. No ale jak już jest tak, jak jest, to myślę, że warto uwzględnić ten element. Teraz co do zapoznania się z tekstem. No ja mogę powiedzieć tak, nie jestem zachwycony tym faktem. To powiem uczciwie, że w tak szybkim tempie to przyjmujemy. Z drugiej jednak strony nie jest to dokument nieznany. Nie jest to dokument, który się nagle pojawił. To jest dokument dyskutowany od roku, a znany, jeśli chodzi o publikację, no przynajmniej od kilku miesięcy. W Sejmie był dyskutowany bardzo szeroko. No, ja mogę powiedzieć tyle, że on się oczywiście formalnie został wprowadzony dzisiaj do porządku obrad i były 2 godziny na to, żeby się z nim zapoznać. Nie jest taki duży, nie jest taki długi. Natomiast no, jeśli pan senator Bierecki go znał, prawda, to znaczy, że go poznał wcześniej. A poznał go wcześniej, bo się tym interesował. A interesował się tym, bo jest parlamentarzystą odpowiedzialnym. A ponieważ wszyscy parlamentarzyści są parlamentarzystami odpowiedzialnymi, więc na pewno się z tym zapoznali. Jeżeli chodzi o ekspertów, to z ekspertami jest tak, dwie ekspertyzy były robione w Sejmie, 4 ekspertyzy udostępnił pan minister.
Wszystko to są wybitni, wybitni specjaliści od prawa europejskiego i konstytucyjnego. Także w sumie 6 takich ekspertyz było. Jedna ekspertyza pana profesora Mika mówiła o tym, że trzeba zastosować artykuł 90, czyli 2/3. 5 ekspertyz mówiło, że nie trzeba zastosować. Więc oczywiście, proszę Państwa, no, ktoś może się opierać na tym, prawda? Tylko, jakby to powiedzieć, proszę zrozumieć, że nie jest to sytuacja, w której łamie się tu czyjeś kręgosłupy. No, jest, generalnie jest opinia odwrotna. I powiem szczerze, no, ja nie jestem konstytucjonalistą, prawnikiem, ale z konstytucją miałem sporo do czynienia i słowo daję, no, czytam ten traktat i jako żywo tam przekazania kompetencji nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o ten zarzut, który podniósł tutaj pan senator Bierecki i powołując się na opinię profesora Barcia, to sprawa jest bardziej złożona, bo trzeba czytać nie tylko punkt pierwszy, ale i punkt trzeci. Otóż rzeczywiście w punkcie pierwszym chcę powiedzieć, że profesor Barcz, że są inne opinie, które mówią, że trzeba stosować ustawę, jeżeli się będzie chciało złożyć oświadczenie. Natomiast profesor Barcz rzeczywiście pisze, że w tej sprawie nie jest potrzebna ustawa, że rząd w ramach legitymacji zawartej w samym traktacie może złożyć takie oświadczenie. Ale w punkcie trzecim, dlaczego on tak pisze? Dlatego, że w punkcie trzecim pisze on tak, bo on się wypowiadał przede wszystkim na temat tego, czy cały ten traktat trzeba przyjmować większością kwalifikowaną, to znaczy, czy jest tam przekazywanie kompetencji, czy nie ma i czego właściwie to dotyczy. I w punkcie trzecim powiada tak, traktat o Unii Fiskalnej poddaje określone materie wspólnemu, umownemu reżimowi, w większości powtarzając obowiązujące już regulacje. Między państwami, które traktat ten zawarły, nie przekazuje jednak ani nie modyfikuje kompetencji Unii Europejskiej, nie jest bowiem w stanie z prawnego punktu widzenia tego sprawić. Tym samym nie jest spełniony istotny wymóg warunkujący uruchomienie specjalnej procedury ratyfikacyjnej na podstawie artykułu 90 i tak dalej. Czyli innymi słowy uważa, że te, bo my o tym tutaj mniej dyskutowaliśmy, ale że te rygory, nazwijmy to, które tam są zawarte, nie są ingerencjami w nasze życie. My sami będziemy podejmowali te decyzje i my z tymi decyzjami się zgadzamy, no chyba, że ktoś się nie zgadza i mówi na przykład, że można zlikwidować 60% relacji długu publicznego do PKB. Jeżeli chodzi o doktrynę, o której mówił pan senator Bierecki, mianowicie, że no są różne doktryny, prawda, i dlaczego przyjmujemy tylko jedną. No, jakąś trzeba przyjąć, to po pierwsze. Po drugie, trzeba przyjąć taką, która ma jednak dominujące poparcie. Ale po trzecie, to nie jest taka sztywna doktryna. Bo o tym nie mówiłem, ale po pierwsze, traktat ten, jeszcze raz podkreślam, akurat nas to nie obowiązuje w tej chwili, ale on nie jest taki sztywny, on nie prezentuje takiej doktryny neoliberalnej. On powiada tak, że deficyt strukturalny, tu wyjaśnię, że strukturalny to nie jest ten deficyt dokładnie, który my mamy na przykład w tej chwili, tak liczony, tylko to jest taki deficyt, który się oblicza przy pełnym zatrudnieniu. Czyli na przykład dzisiejszy deficyt się koryguje w dół, bo my mamy bezrobocie. Są na to metody, nie chcę wchodzić w szczegóły. Czyli innymi słowy, i on powinien wynosić maksimum 0,5%, ale jeżeli kraj jest poniżej 60% długu do PKB, to może wynosić nawet 1% w warunkach pełnego zatrudnienia. W warunkach pełnego zatrudnienia nie ma potrzeby więcej. Natomiast jeżeli pojawia się spowolnienie gospodarcze, jakiś kryzys, kryzysik, rośnie bezrobocie, to on może być podwyższany do 3%. To jest zupełnie, że tak powiem, wystarczające.
W szczególnych przypadkach nawet więcej, jeżeli są szczególne okoliczności. Więc to nie jest taka sztywna doktryna, która mówi, dawaj, zero ma być i koniec i kto przekroczy, to będzie karany i tak dalej, i tak dalej. To wszystko podlega procesowi negocjacji. Podobnie jeśli chodzi o schodzenie z długu publicznego. To akurat nas nie dotyczy, bo my się trzymamy tego. Natomiast te kraje, które są powyżej 60%, no też gdyby im narzucić dzisiaj obowiązek gwałtownego obniżenia tego długu publicznego, to by musiały tak ciąć wydatki, że mielibyśmy do czynienia rzeczywiście z katastrofą. W związku z tym tam jest bardzo długofalowy proces, tam rozłożony na 20 lat, prawda, schodzenia poniżej tych 60% i tak dalej, i tak dalej. Także panie senatorze, pragnę uspokoić, że akurat to robili europejscy ekonomiści, a europejscy ekonomiści nie są przesadnie liberalni. To raczej oni wywodzili się z innych kręgów. Teraz jeżeli chodzi o... No tak, to pan senator Bierecki użył takiego sformułowania, co warte jest miejsce przy stole. Znaczy ja bym powiedział tak, no, nie jest to może miejsce decydujące, gdzie jak polski premier coś powie, to wszyscy przysiądą, ale miejsce przy stole jest zawsze więcej warte niż miejsce pod stołem, prawda, albo zupełnie gdzie indziej. No więc tak na to patrzmy. No, życie w ogóle nie jest czarno-białe, to tylko daltoniści tak mówią. Natomiast jest mieszane. No, musimy wybierać najlepsze warianty, no, zdając sobie sprawę, że mogą być gorsze. No więc to jest na pewno rozwiązanie lepsze. I jeszcze raz mówię, pan senator Bierecki użył sformułowania, że znowu przyjmujemy, będziemy zobowiązani. No nie będziemy zobowiązani. No to tego proszę nie używać. Ja mogę dyskutować na temat słuszności tych rygorów. Ja mogę dyskutować o tym, czy oświadczenie, czy nieoświadczenie i tak dalej, ale naprawdę no nie mogę dyskutować na temat stopnia zobowiązania Polski, bo to jest jasno powiedziane, że Polska zobowiązana nie jest. Natomiast jak pan senator powiada, no dobrze, w roku 2018-2019 są plany, prawda, tak. Przede wszystkim tak, co to znaczy plany? Plany polegają na tym, żebyśmy do tego okresu, załóżmy, bo ja nie znam takiego planu, ale załóżmy, żeby do tego okresu co zrobić? Po pierwsze, rzeczywiście zejść z deficytem budżetowym, ustabilizować budżet. Po drugie, jeszcze trochę obniżyć dług publiczny, bo jest na trochę takim dla nas ryzykownym poziomie, poza tym nas dużo kosztuje, prawda? Po trzecie, ustabilizować inflację na stosunkowo niskim poziomie, prawda? Po czwarte długoterminowe stopy procentowe, czyli krótko mówiąc, no żebyśmy nie musieli za dużo płacić za zaciągany dług, żeby też były na relatywnie niskim i stabilnym poziomie. No to są cele, które chcemy osiągnąć. No to przecież te cele powinniśmy osiągać niezależnie od tego, czy my jesteśmy w tej strefie, czy nie jesteśmy w tej strefie, bo to nam się po prostu opłaci gospodarczo. I teraz jak te wszystkie cele osiągniemy, bo się nam to opłaca, to powstanie temat, czy wchodzić do Unii, czy nie wchodzić. I wówczas, panie senatorze, trzeba będzie 2/3. W związku z tym, no tu się nic nie stanie. Zakładam, że pan będzie w Senacie, w Sejmie, PiS będzie, cała opozycja będzie, może nawet będzie rządzić, prawda? No i nie dopuści do tego bezeceństwa i koniec, no. Także 2/3 są zagwarantowane, nie ma obaw w tym względzie. Podobnie jeśli chodzi o podatki, prawda, a kto będzie decydował i tak dalej, i tak dalej. Nikt nie będzie bez nas decydował o podatkach, w tej sprawie jest jasne, to się decyduje na szczeblu Unii Europejskiej. Jeśli się będzie chciało pakt fiskalny zmieniać wewnętrzny w kierunku podatkowej, to my będąc sygnatariuszem powiemy nie, a tam musi być jednomyślność dla paktu fiskalnego, bo jak będą chcieli zmienić podatki dla państw strefy euro, to proszę uprzejmie, ale dla paktu fiskalnego w żadnym razie. Także nie wydaje mi się, żeby tego rodzaju problemy. A teraz na koniec, jeśli chodzi o kwestię jednak tego oświadczenia, prawda, czy to tak
pójdzie tak gładko, prawda, czy potrzebna jest ustawa. No, mam tutaj te opinie, jest pani profesor chyba Wyrozumska, zaraz mam tu przed sobą. Nie, pan profesor z SGH Artur Nowak-Far, który pisze jasno, że oświadczenie, o którym mowa w artykule i tak dalej, wymaga zastosowania procedury artykułu 25 ustawy, a więc uzyskania zgody wyrażonej w ustawie. Profesor Barciak, powiedziałem z innych względów, ponieważ w ogóle nie widzi problemu z tym paktem, mówi inaczej. Ale w takiej sytuacji, no co, no decydujące jest publiczne oświadczenie rządu. Decydujące jest publiczne oświadczenie rządu. I jeżeli rząd publicznie oświadcza, że nie zamierza się wiązać, no to absolutnie wystarczy, jeżeli będzie chciał się i mało tego i mówi, że jeżeli się będzie chciał wiązać, to przyniesie ustawę. No ja bardzo przepraszam, ale no, są przykłady w historii wielkiego wiarołomstwa i myślę, że nikt nie jest wolny od tego grzechu, ale bez przesady. No, gdzieś musimy przyjąć, że istnieje coś takiego jak publiczne oświadczenie, prawda? I takie publiczne oświadczenie padło i to w imieniu rządu. A tak już na koniec, to proszę Państwa, to są tego rodzaju reguły, jak się je dobrze przeczyta, które, no nie wiem, jaki rząd, wszystko jedno, czy ten, czy jakikolwiek inny, jeśli nie będzie musiał, to będzie je przyjmował. Bardzo wątpię. Bardzo wątpię. Po co na przykład obniżać swój deficyt w tempie, którego będzie wymagała Unia Europejska, prawda? Po co? Kiedy można to robić we własnym tempie, prawda? Po co spierać się z nimi o, powiedzmy sobie, takie czy inne reformy gospodarcze, jeżeli będziemy je robili w tempie własnym, prawda? Więc to ja po prostu jak czytam te reguły, to też i nie widzę żadnego interesu w tym, żeby to po prostu sobie przyjmować. No chyba, że ktoś ma tendencje masochistyczne, a o to nie podejrzewam ani tego rządu, ani żadnego przyszłego.